Polska mówi, moim i Państwa gościem jest pan dr Leszek Borkowski ze Szpitala Wolskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, szczepionka Johnson & Johnson, jednodawkowa, jak to działa? Szczepionka Johnson & Johnson, czyli szczepionka firmy farmaceutycznej Janssen, bo to jest w ramach jednej korporacji, jest szczepionką wektorową, taką samą jak szczepionka AstraZeneca. W tej grupie również mamy szczepionkę Sputnik 5, ale o niej wiemy mniej. Poza tym ta szczepionka troszeczkę się różni i za chwilę Państwu powiem, na czym polega ta różnica. Ale wracając do podstawowego pytania, szczepionka Janssena jest szczepionką wektorową, czyli to jest taki układ jak AstraZeneca, gdzie w wirusie, adenowirusie 26, bo tak jest oznaczony ten typ, jest zapisana, jest podany przepis na wytworzenie białka spike, czyli białka kolca koronawirusa. I jak ten przepis dostaje się do organizmu, to wytwarza się to białko i zaraz po wytworzeniu się tego białka pojawiają się, oczywiście zaraz to jest w ciągu tygodni, proszę Państwa, bo co nagle to po diable, organizm jest mądry i pracuje rozsądnie. Pojawiają się przeciwciała, które chronią osobę przed zakażeniem, a jeżeli ma słabszy układ immunologiczny ta osoba i wytworzy mniejszy poziom przeciwciał, to w przypadku zachorowania ta choroba przebiega o wiele łagodniej niż gdyby nie miała tej szczepionki. W związku z tym w każdym przypadku szczepienie się jest rzeczą istotną, bo pozwala, najważniejszą rzecz, ratować życie ludzkie. Szczepionka Janssena jest o tyle fajna, że jest jednodawkowa, więc mniej podań. Jest szczepionką, która przechowuje się w standardowych warunkach dla szczepionek 2-8 stopni, może w zwykłej lodówce. Jest szczepionką wygodną do stosowania, ale ja bym powiedział tak, no dzisiaj służba zdrowia jest fachowa, w związku z tym, czy ja muszę przechowywać szczepionkę w minus 70 i ją rozmrażać, czy przechowuję ją w 8 i też muszę troszeczkę ją podtrzymać przed podaniem pacjentowi, żeby była wyższa temperatura, jeśli nic nie stanie, to wielkiego problemu nie ma i Państwo, będąc szczepieni, w ogóle tego nie zauważacie. To jest normalne, to nie są problemy. Dzisiaj problemem jest, żeby szybko udało się zaszczepić jak najwięcej osób i to jest problem. Obiecałem Państwu, że będę mówił również o szczepionce Sputnik 5. Oczywiście o tej szczepionce wiemy relatywnie mało, dlatego że dokumentacja, która wpływa do EMY, jest dokumentacją niepełną i Europejska Agencja Leków prowadzi ten proces, ale co ciekawe, nie na wniosek firmy rosyjskiej, tylko na wniosek firmy niemieckiej, to zwracam uwagę, czyli nie bezpośrednio wytwórca wystąpił, tylko pośrednik z Niemiec. Dlaczego? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. W każdym razie Rosjanie zrobili tak naprawdę dwie szczepionki, bo jeżeli mówimy o szczepionce wektorowej AstraZeneca, i podajemy ją dwukrotnie, to tak jakbyśmy wykorzystali dwie siostry bliźniaczki, prawda? Bo pierwsza i druga dawka jest taka sama. Natomiast w przypadku szczepionki Sputnik 5 my korzystamy z pomocy dwóch sióstr, ale one nie są bliźniaczkami, dlatego że pierwsza dawka jest oparta na adenowirusie 26, tak jak u Janssena, o którym mówiłem przed chwilą, natomiast druga dawka przypominająca oparta jest na innym adenowirusie, adenowirusie 5. Dlaczego tak zrobiono? Nie wiem, no jakiś tam była koncepcja pewnie naukowa takiego rozwiązania bądź wynikająca z technologii, ale przypominam, że w tym momencie agencja rejestracji rejestruje nie jedną, ale dwie szczepionki. Bo jeden sputnik to jest ten adenowirus 26 i drugi sputnik to jest adenowirus 5. I teraz tak, trzeba mieć badania kliniczne, które udowodnią, że najpierw trzeba podać
26, a potem 5, a nie odwrotnie, a nie tylko jedno, a nie tylko drugie. Kombinacji jest wiele i na to trzeba znaleźć odpowiedzi, ale te odpowiedzi wynikają z przeprowadzonych badań klinicznych. I powolny proces rejestracji tej szczepionki bierze się stąd. To jest moja oczywiście supozycja, bo ja nie zajmuję się tym w tej chwili, że po prostu nie ma tych badań klinicznych. No więc trudno odpowiedzieć na pytanie, jak nie ma odpowiedzi. No jak nie ma odpowiedzi, to nie ma zamkniętego procesu rejestracji, bo ja tam przeczytałem gdzieś w internecie jakieś teorie spiskowe, że się coś utrudnia. Nic się nie utrudnia, proszę Państwa. To chodzi o życie ludzkie. Każdy lek musi być odpowiednio przebadany, musi być bezpieczny, skuteczny i dobrej jakości. Powtarzam, to jest podstawowa rzecz. Panie doktorze, jeśli dostosujemy się do wytycznych producenta przechowywania takiej szczepionki, jaki okres ważności, przydatności jest takiego produktu? Każdy produkt ma zdefiniowany okres przydatności. On jest zamieszczony w charakterystyce produktu leczniczego. Charakterystyka produktu leczniczego to jest taki paszport każdego leku. Tam jest wszystko to opisane w zależności od warunków przechowywania, w zależności od substancji czynnej, w zależności od substancji pomocniczej, w zależności od formy farmaceutycznej. Tych zależności jest bardzo wiele, dlatego ta sama substancja czynna w różnych lekach może mieć różne terminy ważności i to nie jest żaden błąd, tylko to wynika z badań naukowych, bo to się bada, po prostu przechowuje się w złych warunkach lek i co jakiś czas robi się badanie i patrzy się, rozłożył się czy nie rozłożył. Tak w skrócie można powiedzieć, tak to wygląda. Bardzo panu dziękuję. Moim i państwa gościem był pan doktor Leszek Borkowski. Dziękuję.